Witam wszystkich. Niedziela rano, godzina tam 10. Tutaj miałem też zapytania w sprawie tego Chińczyka. To jest ten taki z tym giętym szkłem po bokach, o, można zobaczyć, widzicie? Z tymi gubikami. 72 litry, wysoki. No, fajny. Dobra, miałem zapytania co do oświetlenia. Powiem wam. Marne oświetlenie, oryginalne oświetlenie to jest to tutaj. Jakby się tylko to świeciło, no to jest masakra, to jest ciemno jak za przeproszeniem, wiecie gdzie. Ja tu dołożyłem taki, widzicie, taką beleczkę LED-ową i do tego jeszcze dołożyłem taką drugą. I tu zostawiłem tylko niebieskie diody i to zostawiam na noc. No takie, wiecie, oświetlenie nocne. No i tyle. Jest taka tutaj wnęka, o, ta wnęka jest oryginalnie, bo tutaj ma być taka szyna z filtracją, filtr po boku i tak dalej, to jest oryginał taki, nie? Taki pojemnik, tak jakby tam można sobie jakieś media wrzucić, jakieś gąbki i coś w tym stylu i to jest taka ala deszczownica. Ja to wyjąłem, bo mi to niepotrzebne, nie wiem kto tego będzie w ogóle używał. No, tutaj jest przycisk do światła, klapka do karmienia. Także tak wygląda kwestia oświetlenia w tych akwariach. No, ale to tam bezpośrednio. Ja tutaj zrobiłem, wam jeszcze pokażę raz, takie blaszki aluminiowe, bo tu wcześniej miałem z Aquela tą taką beleczkę fajną, plant taką, tą wiecie, ona jest teraz tam w tym dużym włożona, bo jak jest ten plant z Aquela, no to jest bardzo mocne światło, za mocne według mnie, wystarczy to co jest teraz włożone. Tu widzicie, śmiało nawet by weszła jeszcze taka jedna rurka za parę złotych, tam 60 złotych czy tam ile jeszcze, albo tam, no myślę, że 60 złotych, taka jeszcze jedna rurka z białymi LEDami spokojnie by tam weszła, razem spięte tamta, a spokojnie, wiecie. Także tak to wygląda kwestia światła w tym akwarium. Dla ciekawych, dla tych, którzy no, mają, nie wiem, może zamiar kupić taki, ale mówię tak normalnie, to z ciekawości powiem wam, dla takich ludzi, którzy chcą mieć fajny akwarium estetyczny, z fajną, oryginalną pokrywą, no to warto gdzieś w jakimś takim miejscu, wiecie, wyeksponowanym, jak się to mówi. To można sobie kupić taki akwariumek, dołożyć belkę aquelowską, którą nie będzie widać. No, no wiem, ja wiem, że te gąbki tam z tyłu zabierają jakąś przestrzeń, ale mówię wam, lepiej takie dwa filterki włożyć tam z takimi czterema gąbami porządnymi i wtedy macie tutaj w sumie olbrzymią filtrację. I według mnie to jest dużo lepsze niż oryginalne, nie? To oryginalne to wyrzucić i według mnie cztery takie gąby, takie filtry bardzo długo chodzą, nie trzeba ich długo czyścić. A zresztą czyszczenie takie to jest moment, bo to wyjmujecie taką gąbkę i wypłuczecie troszkę i znowu to śmiga, nie? No, to dobra, to co? To na tyle w kwestii światła, czy tam filtracji tego zbiornika. Możecie sobie znaleźć te zbiorniki, to jest jakiś tam Sun, coś tam. One są dostępne na Allegro czy gdzieś. Chyba kwota coś około 360 zł, jak się nie mylę. No tylko tak jak mówiłem, że no, mógł być szerszy. Mógł być szerszy na pewno, bo widzicie, on nie jest szeroki, ten akwarium. Nie mam tutaj miarki pod ręką, bo bym wam zmierzył, ale to jest gdzieś, ja wiem, 35 cm on ma. A, mam miarkę, już wam mierzę. Już wam mierzę. Mam miarkę. Tylko moment sobie rozwinę. Miarkę. O, żeby nie było. Tu mamy dokładnie, no, tak mówiłem, 30 centymetrów. O,
No macie 30, nawet nie 29. 29 cm. No wąziutki, nie? Wąziutki, nie ma takiej głębi. Ale można to zrekompensować tak jak ja tutaj zrobiłem. No i duży korzeń z tyłu rośliny, fajny przód. Można go zagospodarować, jeszcze jest miejsce. Także przyznacie sami, że źle to nie wygląda. No dobra, to co? Miłej niedzieli. Na razie.